Witajcie moi drodzy, mam nadzieję, że macie się dobrze. Kochani, 19 września 2020 roku odbył się trzeci wiec suwerenów Rzeczypospolitej. Tematem wiecu były zbrodnie popełniane przez tak zwaną III Rzeczpospolitą. W trakcie tego wiecu było głosowanie i na pierwsze pytanie, czy uważa, że tak zwana III Rzeczpospolita Polska, znana także jako Poland Republic of, i tutaj jest adres do sec.raport.cik.000000793.12, link w opisie, jest organizacją przestępczą odpowiedzialną za zbrodnie przeciwko ludzkości, eksperymenty na ludziach, handel żywym towarem, niszczenie rodzin, przedsiębiorstw, dewastację środowiska, niekorzystne rozporządzanie mieniem społecznym oraz wiele innych. Moi drodzy, głosowanie i wynik głosowania 99,46% głosowało, że tak jest, że to jest fakt. Udział w głosowaniu wzięło 183 suwerenów. Idziemy dalej. Drugie pytanie. Czy zgadzasz się, że społeczność suwerenów Rzeczpospolitej ma w obowiązku przeprowadzić gruntowne śledztwo, zebrać dokumentację dowodową oraz organizować proces w Międzynarodowym Trybunale do Spraw Zbrodni? Na tak wypowiedziało się 94,92% 168 suwerenów. Także moi drodzy, mamy obwieszczenie. Obwieszczenie suwerenów II Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 19 września 2020 roku. I treść obwieszczenia. Tak zwana III RP wprowadziła szereg ustaw i dopuściła się działań, które można uznać za zbrodnicze. W efekcie tych działań ludność rdzenna, w nawiasie Sławianie, była i jest nękana, podawana eksperymentom medycznym. Wyniszcza się rodziny, rodzimy biznes, przemysł oraz inicjatywy społeczne. W trakcie funkcjonowania tzw. III RP nastąpiła największa w znanych dziejach migracja Polaków. Miliony wykształconych i wartościowych rodaków uciekło przed prześladowaniami, biedą oraz głodem, a kolejne miliony rodaków zmuszono do opuszczenia ojczyzny. Tak zwane elity rządzące charakteryzują się głęboką arogancją, niechęcią do Polaków oraz polskości, co często otwarcie deklarują. Jednocześnie wspierają oni ruchy oraz organizacje, których działalność można określić jako antypolską, a często przestępczą. Społeczność suwerenów Rzeczpospolitej podczas obrad na trzecim wiecu suwerenów jednoznacznie potwierdza, co następuje. Trzecia Rzeczpospolita Polska, znana także jako Poland Republic of, i tutaj numer, jest organizacją przestępczą odpowiedzialną za zbrodnie przeciwko ludzkości, eksperymenty na ludziach, handel żywym towarem, niszczenie rodzin, przedsiębiorstw, dewastację środowiska, wyprzedaż narodowych zasobów naturalnych, niekorzystne zarządzanie mieniem społecznym, wyniszczanie narodu polskiego, prymitywną edukację, fałszowanie historii oraz wiele innych zbrodni. W związku z tym uważamy, że obowiązkiem naszej społeczności jest przeprowadzenie gruntownego śledztwa, zebranie dokumentacji dowodowej, zorganizowanie międzynarodowej kampanii medialnej oraz wszczęcie procesów przed właściwym Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. W obliczu zbrodniczej działalności III RP obwieszczamy brak zgody na milczenie oraz ignorancję, gdyż istnienie naszych rodów oraz narodu jest ponownie zagrożone. Postanowione na trzecim wiecu suwerenów II Rzeczpospolitej Polskiej. Moi drodzy, co o tym sądzicie? Czy rozumiecie skalę zbrodni popełnianych przez twór, który najpierw nazywany był PRL, teraz jest PRL bis, jak to Kazik ładnie powiedział? Trzecia Rzeczpospolita Polska Ludowa, to samo od nowa, to samo. Zobaczcie, kto był pierwszym tak zwanym prezydentem III RP? Komunistyczny generał, prawda? A kto był drugim? Agent SB, Bolek. A kto był trzecim, czwartym, piątym? To samo od nowa, to samo od nowa, moi drodzy. Ilość zbrodni i ofiar jest tak ogromna, że pierwszy dzień działania KWS-u, kontrwywiadu suwerena, czyli przesympatycznych, wspaniałych ludzi, którzy
uwielbiają wyszukiwać rzeczy w internecie. Cała baza danych, cała dokumentacja jest oparta o obwieszczenia, ustawy, dokumenty, rozporządzenia, wszystko, co jest widoczne i publiczne. Zapraszam Was do działania, wspierania. Pozdrawiam Was, cześć.